Cześć, hej, elo, hejka. Witam was na moim nowym kanale, oto moje nowe przywitanie. Cześć, hej, elo, hejka. Dzisiaj przychodzę do was z Q&A'em. Jestem właśnie w bieżance, która ma genialny napis. Fajnie, jak jest fajnie. Napiszcie mi w komentarzu jeszcze, czy chcecie, żebym zrobiła wam odcinek z samych quizów. A teraz już przechodzimy. Zacznijmy od pierwszego. Pieszczy kot, pies. Zupa pomidorowa czy ogórkowa? Ogórkowa. Nie przepadam za bardzo za pomidorową. Czy gdybyś mogła, to chciałabyś się cofnąć do czasów, kiedyś byłaś mała, na przykład jak miałaś 4 lub 5 lat. Wiecie co? Tak. Myślę, że tak. Czy chciałabyś mieć kota? Mam dużo kotów. Mam dużo kotów. Więc i pojawiają mi się kolejne, tylko nikt o tym nie wie, więc już wiecie, znacie mnie dobrze, więc mogę wam to powiedzieć. Jeszcze zapomniałam wam na wstępie tego powiedzieć. Jeśli wam się ten filmik spodoba, stawcie lajka i subskrypcję na dole. Dobra, no to dojmy. A no właśnie, jeszcze jest taka sprawa. Ponieważ mogłabym jeszcze zrobić, tutaj sobie już przy okazji zapisałam, alfabet, tak, na wszelki wypadek, i po prostu chciałabym z wami zrobić taki, że telefon, to dzwonię do, na przykład, nie wiem, mojej przyjaciółki i prankuję ją alfabetem, więc napiszcie, czy chcecie alfabet, czy same quizy, czy wszystko na raz, ale obiecuję, że to zrobię, jeśli będziecie chcieli. Musicie mi po prostu to napisać. I też przez jakiś czas nie będzie filmu, ponieważ wyjeżdżam, nie będę mogła wchodzić na różne portale społecznościowe, dlatego plączę mi się język, dlatego nie będę mogła sprawdzać nic i tu też nic. Nie będę mogła wchodzić na YouTube, nie będę sprawdzać, ile jest lajków, czy się powiększyła ilość subów. W ogóle dziękuję wam, bo jest 14 subów. Naprawdę. A jeszcze niedawno miałam 9, pobiłam nawet mojego kolegę, który miał wcześniej kanał. No właśnie, tak przy okazji. Na dole będziecie mieli linka w opisie filmiku, będziecie mieli linka do moich przyjaciół w kanału. Nagrywają fajne filmiki. Dalej. 3 minuty, 2 minuty, prawie 3. Dobra. Czy miałeś jakiś przypał w szkole? Nie wydaje mi się. Czy kiedyś coś złamałaś? Tak, nie. Proszę. Nie, nic nigdy nie złamałam. I trzymajmy się tej wersji, okej? Okay? Noc czy dzień? Dzień. Słońce czy księżyc? Księżyc. I tutaj właśnie się śmiałam, bo ja lubię dzień, ale lubię też księżyc, bo księżyc jest wolniejszy od słońca, prawda? Kitka czy kok? Kok. Telewizja czy telefon? Telefon. Cola czy Pepsi? W sumie bez różnicy. Taniec, ale zły, czy nie tańczyć? Taniec, ale zły. Dom czy blok? Dom. W którym mieszkam. Szkoła czy dom? Dom. Przyjaciel czy kolega? Przyjaciel. Komputer czy telefon? Telefon. Mirinda czy Fanta? Fanta. Bar czy restauracja? Restauracja. Kuchnia polska czy zagraniczna? Zagraniczna. Chociaż polska to jest jeszcze dosyć spoko. Polski czy angielski? Chodzi o język. Jeśli chodzi o język taki w szkole, to wolę polski. Ale jeśli chodzi, żeby mówić, to wolę chyba... Żeby mnie rozumieli, to po polsku, ale mówić to wolę w sumie po angielsku. Nie, dobra. Niech będzie polski. Wszędzie polski. O cokolwiek chodziło. I to wszystko tak naprawdę. Chciałam, żeby to nie trwało 5 godzin, bo później mi się to 5 godzin wrzuca, nie? Więc po prostu piszcie w komentarzu wszystkie rzeczy, które chcecie, a ja jeszcze mam dla was. A nie, w sumie to nie. Pa! Dobra. Jeśli zostałeś na tym filmiku, to znaczy, że mnie oglądasz do końca. Jeśli mnie oglądasz do końca, to bardzo dobrze. Posłuchaj mnie. Wyjeżdżam na ferie niedługo. Jeśli byś chciała, to po prostu w komentarzu napisz, czy chcesz vlogi. Jeśli
zostałeś do tego momentu, to naprawdę napisz 5.00. Ja wtedy będę wiedziała, o co chodzi, a oni nie. Więc bardzo Cię proszę, mój drogi widzu, napisz to w komentarzu. Będę wtedy pod wielkim wrażeniem, jeśli to napiszesz, bo zazwyczaj to sama ja wyłączam. Jak ktoś na przykład, nie wiem, tą ręką weźmie albo coś. No, więc jeśli nie oglądasz do końca, to super. To dziękuję, jeśli możesz jeszcze, to naprawdę lubię na końcu rozmawiać.